Zmiany w budżecie miasta, zbliżamy się już do końca roku, więc były to takie czynności porządkujące budżet, zmiana w prognozie wieloletniej na lata 2012 do 2020, no i nowe stawki za doprowadzenie wody do gospodarstw i odebranie ścieków komunalnych. O 5% wzrosną opłaty za wodę i ścieki. Taką decyzję podjęli radni Limanowej na 36. sesji. Radni podjęli również szereg uchwał dotyczących uhonorowania osób związanych z działalnością chórów Canticum Jubileum oraz chóru Carpe Diem. Rozmawiano również o finansowaniu i utrzymaniu basenu. Wacław Zoń, zastępca burmistrza, tłumaczył radnym, dlaczego miasto nie chce się zgodzić na zaproponowane przez zarząd powiatu propozycje współfinansowania budowy solarów. Konkluzja burmistrza była krótka: skoro nie mamy możliwości wpływu chociażby na to, co dzieje się na pływalni, jak zatem mamy płacić za utrzymanie basenu? Magistrat domaga się również od starostwa zaległości związanych z poniesionymi kosztami na te inwestycje. Na koniec sesji zrobiło się dość nerwowo, wszystkim chyba udzieliła się przedłużająca, trwająca blisko 5 godzin sesja. Przewodniczący rady osiedli głośno zastanawiali się, czy ich obecność na sesji jest pożądana i konieczna, skoro nie mogą usłyszeć odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania na kilku z kolei sesjach. Ich niezadowolenie tonowała przewodnicząca Rady Miasta. Jeżeli się obrazili Państwo przewodniczący, mojego już nie było, ale go zapytam, czy by się obraził, no to ich przepraszam, ale to jest normalne, że to jest sesja radnych Rady Miasta i wiem, że podczas obrad wielu rad w ogóle nie udziela się głosu nikomu spoza rady. Józef Budacz, TV 28.